Witam, w tym filmiku pokażę Wam, jak wymienić filtr paliwa w Fordzie Transit Connect wersja LWB, rocznik 2004. Na tym filtrze paliwa są takie dwie zapinki, które się przesuwa do tyłu albo w bok. Jeśli się ściąga, właśnie tam próbuję to ściągnąć, troszeczkę mi to opornie szło i możemy wtedy dostać się do rzeczy, które nam będą potrzebne, żeby to ściągnąć, czyli potrzebny będzie nam śrubokręt. Tam jeszcze jest taki lejek, znaczy nie lejek, wpinka druga, którą też ściągamy i możemy wtedy dostać się do filtra paliwa i go wymienić. Ten chyba nie był wymieniany od praery, że tak powiem, bo był tak bardzo zabrudzony, że w momencie, gdy się przyspieszało, ten samochód też się dusił po wymianie wcześniej, jak widzieliście w filmikach, filtra powietrza do silnika. Teraz tam na dole jeszcze go trzeba odkręcić, żeby nam wyszedł, co jest bardzo troszeczkę utrudnione. I teraz będę go wyciągnął, wam pokażę, jak on wyglądał w 100% dwulotnej eksploatacji filtr paliwa. Piękny, niezabrudzony, błyszczący się, nówka finkiel, jakby to można powiedzieć. Teraz mamy nowy filtr. Po pierwsze trzeba go zalać, w tym wypadku dieslem. Ja go akurat tak ułożyłem, żeby mi tam nie poleciało paliwa. I jest taki moment, że trzeba go tam włożyć z powrotem, co jest bardzo ciężkie, bo nie nalewamy do pełna, lejemy gdzieś mniej więcej do 3/4, bo tutaj, tak jak możecie zauważyć, poleciało mi trochę paliwa, bo dolałem do pełnego. Myślałem, że będzie łatwość w włożeniu go z powrotem na miejsce, jednak jest tam troszeczkę kombinacji alpejskiej, ale nie przejmujmy się z tym, bo to jest do opanowania. Później zakładamy w takiej kolejności, jak ściągaliśmy rurki, jedną i drugą, i później tą wpinkę, czy można to nazwać myszką Miki, i później go tam z boku będziemy go później przykręcać. Na razie to mocowanie jest dość się mocno namocowałem z tym, bo to było około 1,5 godziny, nim ja zacząłem robić ten filmik, samo przygotowanie, żeby to opanować. I teraz będziemy go tam mocować, żeby nam weszedł na miejsce i we właściwej został pozycji. Tam jest klucz nasadowy, albo 8, albo 10, i go tutaj troszeczkę dokręcamy. On już jest na swoim miejscu i wpychamy tam te dwa plastiki, które są zaczaski. I to jest tyle z wymiany filtra. Dziękuję za obejrzenie filmiku i subskrybujcie mój kanał.